Martin Podrawnie. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. To jest piękny raj, wspaniale kibice. Trzymajcie kciuki. Dziękuję. Dziękujemy bardzo wszystkim. Ja nie muszę tego rajdu wygrać, nie walczę w żadnej klasyfikacji, nie zdobywam punktów. Bardzo chcę ten rajd wygrać i to jest ta różnica. Myślę, że handicap swojej ziemi, ja się tu urodziłem, ja czuję, ja wiem, jaka jest rosa rano, jeżeli jest zmiana pogody czy temperatury. Także myślę, że to jest moja przewaga. Ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że przede wszystkim polscy zawodnicy są świetnie przygotowani, że i Subaru N12, i Mitsubishi Evo 9, i polscy zawodnicy naprawdę będą szybko jechali. Jeszcze do tego Swedlund, Bosso, także może się dziać, ale o to chodzi. No przecież takie są rajdy i wierzę, że dla nas wszystkich będzie to piękna sportowa walka do ostatniego odcinka specjalnego. W pierwszym odcinku specjalnym w okolicach, trudno mi powiedzieć, 10-12 kilometr, poczuliśmy takie dziwne zachowanie samochodu, nawet zacząłem mówić do Łukasza, coś słabnie, coś mamy problem z mocą, ale nie był to klasyczny objaw turbiny, bo w momencie, kiedy się obrywa wirnik w turbinie, no to jest po prostu strata moto o 100 koni albo i więcej i to auto ledwo jedzie, auto jechało w miarę dobrze. W pewnym momencie Łukasz mówi, chyba jest dym, albo nawet ciepło się robi, więc zaczęliśmy zjeżdżać, bo już nie było szans. Zjechałem do lewej strony przy takim gospodarstwie i rzeczywiście już w tym momencie zaczęły się wydobywać płomienie spod maski i spod prawego koła. Zrobiliśmy wszystko, co można było. Wyciągnąłem gaśnicę, lekko uchyliłem maskę, tak jak wiedziałem. Delikatnie włożyłem dyszę, gasiłem ile można było, ale myślę, że to już było tak rozgrzane, to już siła tych płomieni była tak duża, że no, najmniejszych szans nie było na ugaszenie tego samochodu. Kibice, którzy byli w koło, próbowali małymi gaśnicami. W pewnym momencie już płomień był tak duży, że wszyscy zaczęli odchodzić, bo jednak paliwo, które jest w środku, jest bardzo łatwopalne. No i tutaj naprawdę, tak jak bohater się zachował pewien pan z tego gospodarstwa obok, bo pojechał beczką, nabrał wodę z jeziora i tym beczkowozem skierował ten strumień na samochód, no i gasił tyle ile można było. Oczywiście auto spłonęło prawie doszczętnie, tylko ocalał tył. No szkoda, no strasznie mi przykro. Tak dużo pracy włożone, tyle przygotowań. To nie tylko moja przegrana, to przegrana naszego całego zespołu. Wszyscy ciężko pracowaliśmy, żeby tutaj wystartować. To jedyny start mój w Polsce. To jest start, do którego naprawdę wielką wagę przywiązywałem. I mimo, że żyję przyszłością, wiem, że jest Dakar, że jest wcześniej jakiś rajd, w którym się będę przygotowywał, to jest mi w tej chwili strasznie przykro.